Cześć, ja jestem Lolo, a dzisiaj zrobimy najbardziej nielegalną rzecz w wszechświecie, ponieważ zrobimy mega tajną bazę pod domkiem Papilona. Tylko mam wielką prośbę, nikt z was nie może wejść do niego na filmie, nie może mu o tym napisać, bo jeśli napiszecie, to będzie kaput. To nie będzie po prostu tajnej bazy. Tajna baza wtedy nie będzie tajną bazą, tylko będzie bazą dla wszystkich. Ale to jest moja tajna baza. I zrobimy tajną bazę pod moim domkiem, znaczy pod jego domkiem, ale moja tajna baza. I co? Możecie zostawić subskrypcję, bo zobaczcie, że tutaj... Ej, tutaj jest mniej subskrypcji niż mam. Ja mam prawie 50 tysięcy subskrypcji, więc dajcie wszyscy teraz suba, bo na 100 tysięcy nagramy z Papilonem piosenkę. W sensie ja nagram, a Papilon mi pomoże i my zrobimy najfajniejszą piosenkę na wszechświecie. No, i co? I lecimy teraz do Papilona, musimy go wykurzyć z domku, powiedzieć mu coś tam, wiecie, parę tam rzeczy, żeby go po prostu wykurzyć i będzie super, ale patrzcie to, to wygląda jak Brelok Lolo. A właśnie, muszę zapytać o Brelok Lolo. Ciekawe, co się z nim dzieje. Zaraz zapytamy. Tylko czy Papilon jest w swoim domku? O, to by spalił style. O, patrzcie, papilonowo. Taka bluza bardzo ładna, tylko czemu tam nie ma Lolo? A, no właśnie, czemu tam nie ma Lolo? To trzeba też o to zapytać. Dobra, dzyndzoń. Czemu to nie dzyndzoń? Kto dzwoni? Dzyndzoń, halo, otwórz. Kto dzwoni? Nie ma paliona w domu, nie ma. A, to jednak... Dzień dobry, tutaj listonosz przyszedłem z korespondencją z Stanów Zjednoczonych, z Białego Domu. Przyniosłem list. Dobrze trafiłem, pan papilon? A tak. No to mogę wejść, dziękuję. Zapraszam. Wie pan co, ja sobie usiądę, pozwolę sobie usiądę. Lolo, przestań dawać listonosza. No nie, jestem listonoszem, poczekaj, jestem listonoszem, tak? No dobra. No, dostałem informację od prezydenta Stanów Zjednoczonych, że pan dostał nagrodę najlepszego youtubera na świecie i za najlepszy sklep paliostyle na świecie. I tak, tak. Dziękuję. Tylko jest ten mój problem, ponieważ musi pan teraz właśnie za 3 minuty polecieć na samolot i wylecieć. Jednak chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz, ponieważ stała się niestety tragiczna rzecz. Dlaczego? Pamiętasz Xa? No. No, to on do mnie dzwonił dzisiaj rano. No, co ty gadasz, on nie żyje. No nie, no żyje, dzwonił do mnie, było tak: siema Lolo. A ja mówię, no kto dzwoni? A on mówi, X, nie? A ja mówię, ha, na pewno to nie jest X. A on mówi, tak, X, jestem biały i mam czerwone X-y. I on takie, co? Niemożliwe, jak to możliwe, że X wróciły? I w ogóle zacząłem się bać. No. I on powiedział, że... Co mam teraz zrobić? No on powiedział ogólnie, że musisz wyjść z domu. No coś tak powiedział. Iść? No na lotnisko, lecisz do Stanów Zjednoczonych. No to musisz zbudować najpierw lotnisko, potem lecisz do Stanów Zjednoczonych, odbierasz nagrodę za najlepszego youtubera, potem wracasz i Lolo, tylko... przestań! Tylko ostrzegam, że jak wchodzisz do Białego Domu, to tam mają pistolety i mogą Lolo, w sumie cię... przestań! Mi tak mogą... grozić, gdzie biegnę! Mogą w sumie ciebie nie wpuścić i będzie... A, dobra. Jadę! Dobra, widzowie, udało się go wykurzyć, troszeczkę mu nakłamaliśmy, ale mam nadzieję, że się nie obrazi i pójdzie faktycznie odebrać nagrodę najlepszego youtubera. To zupełnie, co prawda, ale przypomnij odebrać. Dobra, zabieramy się do roboty i budujemy tajną bazę pod jego domkiem! Ale oczywiście potrzebujemy przygotować sobie itemki, które pozwolą nam zbudować tajną bazę. My pewno będziemy potrzebowali go z bloków, dzięki którym będziemy mogli widzieć na przykład przez szybę. To było fajne. I weźmiemy sobie może jakieś tajne takie przejścia czy coś tego typu. Wszystko idę do mojego tutaj, mojego domeczku i tam wejdę i zobaczę, czy mamy jakieś schowane. Na pewno mam schowane, bo ja mam dużo takich rzeczy schowanych. Ja często lubię po prostu robić jakieś tajne bazy czy coś tego typu. I mam nadzieję, że będzie fajnie. Ale w ogóle plan na tą tajną bazę jest taki, żeby zmieścić się w jak najmniejszym obszarze i żeby to była najbardziej funkcjonalna baza na świecie. Dobra, zbieram itemki i widzimy się w nocy pod domkiem Papilona. Na dworze zrobiło się teraz bardzo ciemno i to jest idealny moment, żebyśmy teraz poszli do domku Papilona i żebyśmy zrobili tam u niego tajną bazę. Na pewno on tutaj nie przyjdzie, bo on już pewnie w samolocie do Stanów Zjednoczonych, tak jak powiedziałem. Wymyśliłem taki sposób, że po prostu na pewno sobie poleci. Ja to jestem najmądrzejszą osobą na świecie. Naprawdę. Napiszcie w komentarzu, czy w ogóle to waszym zdaniem to była dobra wymówka. Dobra, drzwi są otwarte, czy ja te drzwi zostawię otwarte? Mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to byłby lekki psypał. Dobra, wiecie co? Mam tutaj jakieś przygotowane itemki. Patrzcie teraz to. Mam tutaj One Glowing Glass oczywiście, mam tutaj Secret Doorsy i mam też itemki, co by zrobiłem diaksowe oraz rzeczy, które będą potrzebne nam do naszej bazy. Wiecie co? Ja bym chciał zrobić tą bazę gdzieś jakoś w tym miejscu, żebym widział po prostu go na co dzień, nie? Nie wiem, czy może gdzieś tu byśmy zrobili, a może tu byśmy zrobili. Ja teraz posprawdzam, jakie miejsce będzie najlepsze i dam wam znać, bo naprawdę Papilon pod tym domkiem to ma masę, ale naprawdę masę zajętych rzeczy. I ja zaraz tutaj po prostu znajdę coś, to będzie mala, super.
wpadłem na najlepszy plan na świecie, zobaczcie. Znalazłem takie miejsce do tej tajnej bazy, że na pewno nigdy jej nie odnajdzie. Patrzcie teraz to. Wchodzimy do jego ala garażu podziemnego, żebyśmy tutaj mogli zrobić sobie, patrzcie, secret doorsy i na pewno tutaj po prostu nie wjedzie nigdy. Patrzcie to, zrobimy sobie coś takiego, dajemy sobie secret doorsy i mamy sekretne drzwi. W ogóle tego nie widać, ja mogę sobie wejść do tego miejsca i patrzcie teraz to. Ja tutaj mam pełno miejsca. Ja tutaj mogę zaraz zrobić tak. Czekajcie, pyk. Oj, patrzcie, i tu jest od razu chyba jego... Czy tu jest od razu jego domek? Czy mi się wydaje? Czekajcie. Ja sobie zniszczę może coś tutaj, kawałek. Zrobię sobie takie małe prowizoryczne schody. I zaraz zrobimy sobie tak. Ej, zobaczcie. Jezu, udało się. Czekajcie, wezmę sobie teraz one way glass. Okej. Działa! Ej, mogę sobie to zrobić. Co jest? Patrzcie, pyk. I pyk, ale ja będę musiał chyba z drugiej strony to odkliknąć. Tak mi się wydaje. Patrz, czekajcie, robimy kolejną. Będziemy mieć najmniejszą bazę na świecie po prostu. Będziemy mieć taką jedną kratkę i tu będziemy mieć wszystko. Będziemy mogli go podglądać, będziemy mogli go podsłuchiwać. To jest też bardzo fajne, bardzo ważne, żeby go podsłuchiwać. Ale poczekajcie, czy ja tutaj mam dobrze zrobione? Ale tutaj mi się coś nie pasuje. Bo tutaj widzę, że jest takie... O, zobaczcie. Chyba troszeczkę źle zrobiłem. Zniszczę to i może tak tu położę? Oj, teraz jest dobrze. Dziwne, fajnie to wygląda, fajnie. Tylko żeby to z góry było ładnie widoczne, to jest najważniejsze. Dobra, wiecie co? Mam 6 bloków i tu mi pozwoli patrzeć na drzwi. Pozwoli mi patrzeć... Aj, nie pozwoli mi tam patrzeć. Ale nie, dobra, jest okej. Okay. Jest naprawdę okej. Okay. Ja szybko sobie stąd wyjdę. To są drzwi i idę sobie zobaczyć do jego domku, jak to będzie wyglądało z góry. Z góry to wygląda oczywiście tak, bo trzeba to odkliknąć. Pyk, 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 pyk. Okej, okay. I teraz tak, niszczymy sobie oczywiście ten dywan, bo ten dywan jest niepotrzebny czerwony. No już zielony to mu starczy, tak? Chyba, że go przerobimy jakoś ten dywan. Poczekajcie, a jakbym zrobił... Ha, jakiś taki triki-miki zrobię. Jakiś taki triki-miki, właśnie. Pek, 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 pek. I co? To będzie dobrze? Jest krzywo, bardzo krzywo. Ale szybko sobie chodźmy do mojej bazy, zobacz jak to wygląda, czy to w ogóle wygląda, czy to w ogóle działa. Bo będzie, że to działa i działa. Działa! I teraz jest dobrze. Ej, no dobra, trudno, zostawimy to właśnie w taki sposób i teraz patrzcie to. Ja już kupiłem sobie takie itemy, czyli byłem żółte łóżko, tak pyk, 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 pyk. I zrobimy sobie najmniejszą bazę, po prostu najmniejszą z najmniejszych bazy, jakim można być. Łóżko damy sobie na starcie, damy sobie oczywiście tutaj jakiś crafting tablet, damy sobie oczywiście tutaj, o, to enchanting, żebym mógł sobie enchantingować i zrobimy sobie tak. Skrzyneczkę, zrobimy sobie oczywiście to i zrobimy sobie piecyk i patrzcie, ja tu mam wszystko w jednym miejscu, mogę sobie tutaj chodzić i dobra, teraz tutaj ogarniemy sobie jakieś rzeczy gamingowe, tak wiecie co, zamknę, mam nadzieję, że on nie przyjdzie, jest noc, także nie powinno długo w ogóle tutaj być i mam nadzieję, że nawet nie zauważy, że się coś tutaj zmieniło, po prostu ja będę mógł sobie widzieć i wiecie co, ja się jeszcze podłączę może do tych kamer i będę z tajnej bazy mógł patrzeć po prostu w jego kamery, to byłoby bardzo fajnie, wiecie co, weźmiemy sobie kill off i zobaczę, jak mogę tą tajną bazę jeszcze poprowadzić. Tutaj są w ogóle jakieś rzeczy takie. Co to jest? A nie, to jeszcze mogę iść dalej, tak? Patrzcie, to mogę iść, bo jak... Co to jest? A, to jest moja inna baza! Nie, czekajcie, to jest baza? Co to jest? Co to jest za miejsce? Gdzie ja się dokopałem? Widzicie to? Ej, mnie chyba tutaj nie powinno być, to jest jakieś tajne miejsce. Zastanawiam się, czy tutaj udałoby mi się zmieścić na przykład jakiś komputer. Bo ja bym chciał na przykład mieć tutaj komputer, byłoby fajnie. Tylko wiecie co, boję się, że tutaj... Chociaż nie, patrzcie to, zrobię tu biurko, zrobię tu krzesło i będę usykać ten komputerze. Dobra, idę po komputer do mojego domeczku. W moim domeczku powinienem mieć jakieś takie rzeczy gamingowe. Szybko sobie tylko hopsniemy. I w ogóle patrzcie to. Tutaj jest taka... do lodów, jak to się nazywa. Ale ja tutaj odkryłem, że to jest coś takiego, patrzcie. O nie! To jest wyłączone już. O nie, to jest wyłączone, a tutaj było zrobione kiedyś taka tajna pułapka. Ale dobra, to nieważne w takim razie. Idziemy sobie tylko do mojego domku. O, i dodaję sobie suba. Pyk! I możecie dać suba. Suba na sub, lubię sobie. Idziemy sobie tu, idziemy sobie na dół. Niedługo będą Brelok Lolo, w ogóle papilon mi mówił. I fajnie by było, gdybyście sobie taki Brelok Lolo kupili. Bo to jest taniutkie, to kosztuje tam chyba 20 zł, a będziecie mieć małego Lolo. A Lolo jest fajny. Właściwie tak mi się wydaje. Nie wiem, lubicie Lolo, dajcie znać, lubicie Lolo. Wezmę sobie taki fotel. Tylko przeniosę zaraz, ja tylko chcę tylko na chwilkę mieć taką bazę. Wezmę sobie taki fotel i ten komputer będzie chyba za duży. Musiałbym sobie skraftować troszeczkę mniejszy komputer. I wiecie co, dobra, wiecie co, to ja sobie skraftuję taki malutki komputer na jedną kratkę i zaraz przyjdę. I pójdziemy to zamontować i będziemy mieć skończoną tajną bazę, tajniejszą bazę. Właśnie w ławce trzymam mój monitor, patrzcie, tam są nawet gry jakieś już poinstalowane. Ale dobra, mam już taki monitor, mam to i patrzcie co wziąłem, gdzie mój kamera monitor, z czego będę mógł sobie podglądać na przykład na kamerach, patrzcie, o, tam jest lolowy. Mogę sobie nawet przybliżyć to jakoś, czekajcie.
Mogę, patrzcie, to ja. Ja nie mogę, to jest śmieszne. Ja sama nie tam siedzę i se trzymam i jestem teraz na kamerze. Fajnie to, dobra. Idziemy szybko teraz do mojej tajnej bazy i kładziemy tutaj tak, zielony blok, niech będzie zielony blok. I jest komputer tutaj, i dajemy tu sofę. I patrzcie to, jaki idealnie to jest wkomponowane, ja mam w ogóle wszystko ogarnięte. I niech będzie, damy tutaj zielony może, tutaj, o, pyk, pyk, pyk. I mogę sobie normalnie patrzeć. Ja sobie wchodzę tu i patrzcie, widzę papilona stamtąd, jak se wchodzi. Widzę sobie papilona tutaj i widzę sobie papilona, jak będzie wchodził, chodził tu. I jeszcze mogę sobie w takim razie odpalić kamerę. Patrzcie, kamera numer 2, nie, kamera numer 3 to będzie? Kamera numer 3, patrzcie, gdzie widzę Lolo? Widzę mój nick Lola, będę musiał sobie to zaraz usunąć. I patrzcie to, mogę sobie po prostu patrzeć na papilona, jak to będzie chodził. To będzie dosyć fajne. I myślę, że wtedy będzie super. Ale wiecie co, jest idealny moment, żeby właśnie tutaj się zaczaić. Pójdę się teraz położyć w łóżeczku i poczekam, aż papilon po prostu przyjdzie do nas i będziemy mogli go wtedy, wiecie, podglądać trochę. I mam nadzieję, że nie znajdzie mojej tajnej bazy, bo jak znajdzie moją tajną bazę, najmniejszą tajną bazę na świecie, bo to jest metr w sumie tak naprawdę, to będzie ogromny przypał. Dobra, czekamy na papilona i dam wam od razu znać, jak coś usłyszę. Skubaniec mały. Co się dzieje? To papilon jest? Wszystko wiem, wszystko wiem. Co wiesz? Co się stało? Paniaczku mały, co mnie kłamiesz? Ale co cię kłamie? Ja cię nigdy nie okłamałem w życiu. Żadnej wygranej za moje subskrypcje nie było, żadnego X-a nie ma. Jak to? To mnie okłamali! Tu mnie okłamałeś! O nie! Co ale ukrywasz? Lipa. Okłamali nas papilon, wiesz co? To nie, jest co przypał. Ukrywasz? Co ukrywam? No dobra, przepraszam. Ukryłem. Co ukrywasz? Bo chciałem ci powiedzieć, że... wygrałeś tam inną nagrodę. O co cicho? Nie, ja cię ale nie poczekaj, słucham. Poczekaj sekundę, dobra? Ja za chwilkę przyjdę. Gdzie ty idziesz? Nie, ja za chwilkę przyjdę! Dobra, ja mam plan, ja patrzę to, dobra. Papilon, już jestem! Bo ja, wiesz co, bo ja odebrałem już twoją statuetkę. Może zejść na dół? Nie. No naprawdę, obiecuję ci, to jest no to pokaż. Nie. Ja już się nie bawię w twojej gierki. Wygrałeś, papilon, statuetkę na najlepszego przyjaciela. To jest dla ciebie. Proszę. To jest twoja prawdziwa statuetka i prawdziwa wygrana. Dziękuję. Dziękuję. No. A teraz... Dam go tutaj. No czemu tutaj? Przyjdę i go zjem. Zrób tak, że sobie postawisz to tam, gdzie masz płyty i podpiszesz sobie statuetka w plebiscycie najlepszego przyjaciela. No dobra, niech będzie. Dobra, wiesz co? Ja idę. No, idę spać. Dobranoc. Ja nie mogę. Dobranoc. Dobra. I chodzę z tajnej bazy i patrzcie to, ja mogę nie dosyć, że mogę tutaj widzieć na tym one way glass i widzę nawet to! I czekajcie, jaki fajny mlecyk, jaki fajny mlecyk. I on fajny śpiewa. Ten mlecyk. O on nie, chyba nie. Bardzo chce nagrać piosenkę ze mną. Jaki fajny mlecyk, fajny mlecyk. A fajny mlecyk. On w ogóle chodzi na mnie. Ja nie mogę, czekajcie, ja tutaj mogę. Fajny mlecyk, fajny mlecyk. Co on robi? Widzicie to? Ej, a co jeśli to jest leak jego nowej piosenki i nagra piosenkę pod tytułem Mleceki? Na. On chyba serio, on chyba nagrywa jakąś piosenkę. Posprzątać w domu. Nie, to jest niemożliwe. Paryn mówi, że trzeba posprzątać w domu, jak on nigdy w domu nie sprząta. Przecież to na pewno nie jest papilon, to musi być jakaś podróbka papilona. W domu. Odpalę kamery, może na kamerach będzie coś widać. Tu jest czysto. Gdzie widzę papilona? Papilona? Czysto. O, widzę papilona. Czysto. On tutaj jest, dobra, czekajcie, on tu wchodzi. Czekaj. Co on robi akurat w tym miejscu? Co on skoczył na dach swojego łóżka? To jest dosyć dziwne, czekajcie, ja muszę do niego iść, bo to tak robić nie może. Papilon! Szybko, otwórz drzwi! Ja już spałem! Otwórz drzwi! Powiedz mi, czy ty jesteś chory? Czy ty masz gorączkę? Ty mi wchodzisz do domu! Czy ty masz gorączkę? No o co ci chodzi? Bo ty chcesz sprzątać w swoim domu, to prawda? No, skąd ty to wiesz? Głośno krzyczysz! Jak głośno krzyczę? Głośno krzyczysz. To już za głośno. O ja nie, ja śpiewałem, ale wstyd. Czy tam wszystko są dobrze, pies ty nie sprzątasz? Jest wszystko w porządku. Na pewno? Na pewno? Jesteś pewny? No Lolo jest mega w dechę. Mega w dechę. No dobra, to tak, idę, nara, idę nie, do... jestem zmęczony, to już pójdę spać, wiesz Lolo, no. Idę do serio. Domku, nara. A.
Dobra, ja nie mogę, nie. Papilon naprawdę był w tej Ameryce i od razu mu się głowy poprzestawiało. Pewnie się za to słuchał pewnie jakichś zagranicznych raperów. To jest cały Papilon. On pewnie się nasłuchał jakichś tam Travisów czy innych Drake'ów. Patrz, on śpi! Bez kitu, on śpi. Czekaj. Ty, on jest... On tam śpi? On tam na pewno śpi. O nie, bo tutaj... Okej, on na pewno tu śpi. Ej, to będziemy mogli tutaj siedzieć całą noc i będziemy mogli go podglądać. Jestem ciekaw, co będzie robił rano. Ej, zobaczcie, wstał już ranek, czy Papilon właśnie będzie wstawał. Ej, wstał, patrzcie to, on nie, koszmar. Mogę sobie go podglądać. Czy Lolo okradł mnie? Co on mówi? Ja mam jakiś koszmar miał o mnie. Dobra, poranna... O nie, czekajcie. Poranna kawa jak śmietana. Dobra. Czekajcie, gdzie to jest tutaj, jest? Odpoczywam. Ej, nie, Papilon tam siedzi. Poranna nie widziałem Papilona, patrzcie to. No. Papilon sobie pije teraz kawę w doniczce. To jest dosyć dziwne. On naprawdę chyba musiał mieć ciężki dzień, że pije kawę z doniczki. To ale... naprawdę. To była nieprawda. Ja... Czego widzę tu? Czy on mnie czegoś nie ukradł? Na pewno samochód mi zabrał. Nie, jest tu. Czekajcie, on tu będzie wychodził zaraz. Go o, jest, widzę go. Patrzcie to, on, ja widzę ten garaż, Opa, opa, opa. Parkowanko. Cześć, Papilon! Parkowa... Co ty tu robisz? Przeszedłem, wiesz co, bo ja jestem listonoszem. Przyniosłem tobie list z Wielkiej Brytanii. Jezu, przestań z tym listonoszem! Królowa Elżbieta napisała do ciebie list. Do widzenia! Mamy przypał. Ogromny przypał.